Witaj Paweł, jesteśmy tuż po gali ACB na Torwarze. Jak odbierasz całe widowisko? Ogólnie dobrze. Bardzo mi się podobała gala, dużo walk, ale poszło sprawnie. Tego zaplecza, bardzo sprawnie. Widziałem od zaplecza, że to już organizacyjnie było tak dopięte, żeby tam nie było żadnych obsów, więc od strony organizacyjnej bardzo fajnie, poziom sportowy wysoki. Walki fajne, walka wieczoru troszkę popsuła. Trochę za dużo kalkulowali, myśleli za dużo. W ogóle się prawie nie bili, więc tam w pewnym momencie chyba trzecia runda się tak zaczęła, że tam półtorej minuty nie było ani jednego ciosu. Tak, pamiętam. Nie o to chodzi w MMA. No. No ale twój zawodnik bonus zgarnął, tak? Tak wiesz, kto jest mój, a kto nie. Nie, ogólnie tak stricte kartelowych zawodników to był Michał Andryszak i Marcin Lasota, no ale faktycznie i Damiana Szmigielskiego, Adama Zająca, to ja wcisnąłem do ACB. Mhm. Bardzo się cieszę, że Damian wygrał, wrócił na zwycięskie, to już jest chyba jego kolejna tam wygrana po tej porażce, że pokazuje, że to jest naprawdę, ja święcie przekonany, że to jest chłopak, który zrobi dużą karierę, bo ma wszystko, a jak na kategorię kogucią jest naprawdę bardzo, bardzo dużym zawodnikiem, warunki fizyczne ma dobre, wszystko tam gra. Uciekasz mi z kadru, tak. Poczekaj. Bo się spiąłeś troszkę. Tak więc, nie, tak się gdzieś ruszam za bardzo. Ciągnie cię tutaj do kolegi. Ogólnie cieszę się, że Damian wygrał, cieszę się też, że Adam Zając wygrał. Szkoda Marcina Lasoty, ale raczej wieczór tak bardziej na plus. No. Coś to z Marcinem trzeba będzie pokombinować.